Hong Kong chce znów być centrum kryptowalut. W poniedziałek na otwarciu Hong Kong FinTech Week regulatorzy zdeklarowali ambicje miasta, aby stać się wirtualnym centrum aktywów. Rząd ogłosił, że przeprowadzi konsultacje dotyczące umożliwienia inwestorom detalicznym inwestowania na licencjonowanych platformach i jest otwarty na rozważania funduszy giełdowych typu Features i wirtualne aktywa ETF. MoneyGram umożliwi użytkownikom kupywanie, sprzedawanie i przechowywanie kryptowalut za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Według firmy, użytkownicy z USA będą mogli teraz handlować i przechowywać bitcoina Ethereum i Latecoin. Firma zajmująca się płatnościami cyfrowymi powiedziała, że planuje dodać do swojej aplikacji więcej kryptowalut w 2023 roku. Union Bank of Philippines uruchamia handel bitcoinem i Ethereum. Union Bank of Philippines, jeden z największych banków na Filipinach, uruchomił program pilotażowy usług powierniczych i handlowych Bitcoin i Ethereum dla wybranych klientów detalicznych. Nowa funkcja inwestowania i handlowania została uruchomiona we współpracy ze szwajcarską firmą zajmującą się technologią kryptowalut Metaco.